kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Witam się z Wami z mojego biura. O, patrzę, ktoś tutaj do mnie pisze. Słuchajcie, tam stoi paczka, zaraz się za nią zabiorę, zaraz się z nią rozprawię, muszę ją otworzyć, bo to będzie chyba dość smakowita paczka, więc pewnie Wam pokażę za chwilę, co tam się w tej paczce znajduje i już się nie mogę doczekać, aż ją otworzę. Witam się z Wami serdecznie. Wita się z Wami Wasza jesieniara Bugimiłka z przepięknym kubeczkiem od Jebany. Tak, bardzo fajna nazwa, bardzo lubicie, szczególnie na Instagramie. Także zobaczcie, to jest prawdziwy kubeczek jesieniary. Także popijam sobie kawkę, kochani. I tak, jeżeli chodzi o tą zupkę gyros, którą robiliśmy wczoraj, Krzysiek zachwycony, a ja Wam tak powiem, że tak, jeżeli chodzi o tą zupkę, to tak dla mnie taka piąteczka, wiecie, piąteczka. Nie więcej, ale zjedliśmy, fajnie smakowała też z odrobiną bagietki, naprawdę było ok, ale jakiegoś tam szału dla mnie nie było. I zobaczcie, włosków jeszcze nie myłam, bo stwierdziłam, że jako, że dzisiaj jestem w domu, mam trochę rzeczy do zrobienia przy komputerze, mam trochę rzeczy do zrobienia w domu, to zobaczcie, one wyglądają tak, więc ja je sobie pewnie dzisiaj na wieczór umyję i będę jutro miała takie bardziej konkretne włosy, wiecie, tą moją szopę buszmeńską a la lewica. No i powiem Wam, że tak, poduszka nie jest brudna, akurat mamy ciemniejszą pościel, ciemniejsze poduszki, ale nic tam nie widziałam, żeby się pobrudziło, wiecie. Jestem bardzo zadowolona, serio, naprawdę jestem bardzo zadowolona, także dzisiaj umyję, wszystko ma się ładnie spłukać. I co? I jak będzie taka potrzeba, to będę sobie aplikować. I teraz chcę Wam coś pokazać, uwaga, uwaga, zobaczcie, zobaczcie, kochani, co ja tutaj mam. Zrobiłam tak, jak mi poleciliście, poszłam do jubilera, moi kochani, i wstawiłam sobie diamencik i zobaczcie, jeszcze mi jubiler przeczyścił mój przepiękny, zaręcznowy pierścionek. No i słuchajcie, o, ktoś tu się do mnie wybija. No i słuchajcie, mam już z powrotem swój ukochany, najpiękniejszy. I tak wygląda, zobaczcie, mój pierścionek i obrączka noszę w duecie. On ma tutaj też takie fajne serduszko. Także dziękuję za Wasze rady, wskazówki. Nie wiem, nie wpadłabym na to. A tak dzięki Wam poleciałam do jubilera, troszeczkę poczekałam i pierścionek jest już ze mną. Mój ukochany, zaręczynowy. Kochani, a, jeszcze chciałam się Was o coś zapytać. W ogóle jakoś mało czasu na wszystko, ale tak pomyślałam, że jak ja jestem taka, wiecie, profesjonalna jesieniara, to też fajnie by było obejrzeć się sobie, jeżeli znajdę chwilkę dla odstresowania, jakiś fajny serial na Netflixie. Dlatego jeżeli macie jakieś tutaj dla mnie propozycje, coś luźnego, fajnego, to dajcie mi koniecznie znać, bo chciałabym sobie coś, jeżeli znajdę chwilkę wieczorami, oglądać. Dlatego, że wiecie, teraz wieczorami dużo filmów montuję, bo chcę, żeby te filmy były co drugi dzień, żebyście mieli troszeczkę tego jesiennego czasu razem z nami, więc troszkę pracy też jest, trochę innych spraw też czytam. Gdzieś tam Wam już na Instagramie mówiłam, że troszkę zaczynam powoli łapać zajawkę na ćwiczenia w domu, ale to powiem Wam coś więcej, jeżeli zacznę to robić. Pytałyście się mnie też o moje fenomeny poranka, więc słuchajcie, jestem tylko człowiekiem i fenomeny poranka, no niestety. No niestety. Powiem Wam, że już chyba ta pogoda, jesień, zima, jednak taki fenomen poranka to fajnie, no i fajnie chyba jest robić, wiecie, kiedy jest ciepło. No ja wtedy chodziłam po prostu na rower i to dla mnie było super, że ja znalazłam ten czas właśnie rano, żeby chodzić na rower, a teraz jak jest tak zimno, rano na rower, nie za bardzo, chociaż słuchajcie, no chciałabym do tego wrócić, bo książka Fenomen Poranka tak mega mnie motywuje, ona jest tak dobra, tak ciekawie napisana, tak dużo zmienia w tej głowie człowieka, no nie wiem, zobaczymy. Dajcie znać jak u Was, czy wiecie, robicie sobie ten fenomen poranka, czy wstajecie wcześniej i robicie coś dla siebie, ogarniacie jakieś sprawy, dajcie mi koniecznie znać. To chyba wszystko, tak, o serial Was zapytałam, chyba tak, pierścionek miałam Wam pokazać, że jest, także to mnie bardzo cieszy. I to tyle, słuchajcie, nie będę przedłużać. Rozpakuję sobie tą paczuszkę, zobaczę, co tam jest w środku. Zabieram się, słuchajcie, za kawę i siadam do kompa. Księgowość, papierki, duperelki. Wiecie, jak to się prowadzi swoją działalność, swoją firmę, no to tego troszeczkę jest. Sprawy sklepowe, sklep internetowy nasz, także mam co robić, moi drodzy. Dobrze, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że miło dzisiaj spędzicie z nami czas. Dzisiaj krem z dyni. Najprostszy krem z dyni, z Thermomixa, z dyni piżmowej, z mleczkiem kokosowym.
i jakieś zwykłe, po prostu usmażę sobie chyba krewetki z czosnkiem na patelni i tyle. Także dzisiaj będziemy robić krem z dyni, kochani. A no właśnie, zapomniałam, w poprzednim vlogu mówiłam Wam, że dzisiaj będziemy robić sok, także dzisiaj również będziemy robić sok, zobaczymy co my tam dodamy, ale po prostu tak zatęskniłam, dawno soku nie robiliśmy, dawno nie sokowaliśmy, także dzisiaj na pewno jakiś pyszny soczek zrobimy. Moi drodzy, Nelcia sobie śpi na drzemce, a ja dostałam przesyłkę od cukierni, piekarni Putka. Właśnie Wam nagrywałam na Instastories i po prostu przepadłam i rozpakowuję to sobie wszystko w biurze. Mamy tutaj różnego rodzaju chleby, mamy placek maślany, mamy sękacza, mamy brownie, wszystko ma naprawdę super fajne, proste składy. Ale patrzcie na to, co ja tutaj powyjmowałam. Mamy tutaj chlebki o niskim indeksie glikemicznym. To jest akurat pszenno-żytni, wieloziarnisty. Coś, co mnie ciekawi, to ten chlebek tutaj z niskim indeksem glikemicznym również. To jest probody o obniżonej zawartości węglowodanu, wysoka zawartość białka. Wow, no takie przesyłki to ja szanuję, naprawdę. A tu w ogóle mam chleb, słuchajcie, czystoziarnisty. On jest wypiekany z samych ziaren, bez mąki, bez drożdży i jest naprawdę taki, wiecie, zobaczcie, konkretny, bardzo ciężki, także same ziarna. No powiem Wam szczerze, że bardzo mnie tutaj piekarnia Putka zaskoczyła tą przesyłką i patrzcie, ile dobroci. Także kochani, zobaczcie, tutaj mam na przykład brownie. Zaraz się zawijam z tym wszystkim. I co? I niosę to do kuchni, także na pewno do kawusi sobie dzisiaj popróbujemy. To jest też jeszcze taki duży bochenek chleba. Dobra, maszyna nasza, wyciskarka jest gotowa. Jest Leo, jestem ja i tata, bo słuchajcie, my zawsze sok robimy rodzinnie, także... Oprócz Nelci. Oprócz Nelci, tak, bo ona jeszcze nie wie i nie ogarnia tematu, także przystępujemy do roboty. Ok, mamy już przygotowane jabłuszka, gruszki, marcheweczki. Loś będzie tu wszystko podawał. Piciu dać! Piciu dać, koleżanka przyszła. Piciu dać. Dobra, dodajemy jeszcze seler naciowy, bo ja uwielbiam seler naciowy, jarmuż i szpinak. Możesz, Leo, dać jeszcze trochę jarmużu, dobra? Super. Posiadł mandarynki przed chwilką. I trochę szpinaku i zobaczcie. Tutaj już zaraz Wam pokażę. Widać, ile mamy soku. Tyle, a tyle jakiegoś. Jakiegoś? Resztek, tak? Wyciśniętych warzyw. I już Wam pokazuję ten przepis, to jest krem z dyni piżmowej z mleczkiem kokosowym. Podstawą w ogóle, słuchajcie, tej zupki kokosowej jest imbir, dynia i mleczko kokosowe. I ja uważam, że właśnie połączenie dyni, imbiru i mleka kokosowego to jest po prostu sztos. I kiedyś za imbirem nie przepadałam, kilka lat temu jeszcze, jak mieszkałam w Wielkiej Brytanii. To jak zamawialiśmy chińszczyznę, to zawsze gdzieś ten imbir zostawiałam, natomiast teraz uwielbiam imbir. Imbir jest naprawdę świetny, jest zdrowy, super na przeziębienia, także wiecie, mam pokroić w 2 mm, ale to raczej się nie wydarzy. Także dodałam już cebulkę, czosnek, dodajemy imbir. No dobra, dodałam już dynię, 750 gramów dyni piżmowej. Ja natomiast miałam jeszcze resztkę tej dyni Hokkaido, no wiecie, o co mi chodzi. Ją możemy dodać ze skórką, więc tak, na chwilkę jeszcze dodamy sobie mleko kokosowe i działamy. No dobra, Thermomix mnie wzywa. Słuchajcie, zupa robiła się 20 minut. 20 minut, kilka składników, więc bardzo szybko. I zobaczcie, teraz będziemy mielić po prostu, mielić, blendować może tak. Także będzie dość głośno. Robimy na czwóreczkę, zobaczcie. I zwiększamy obroty do 9. Thank you.
No i voila, proszę bardzo, już Wam pokazuję. Pieski właśnie przyszły ze spaceru. O, paruje, ale jest idealna. Hey, I wish you could see yourself.